To co, nagrywamy? Kaczkowska, tak, reprezentuje dział marketingu i chętnie zaraz pokażę Państwu ten unikatowy obiekt, a unikatowy dlatego, ponieważ jest to jedyne oceanarium w Polsce i jedyne które na świecie, które prezentuje faunę Afryki, bo przedstawiamy, pokazujemy te zwierzęta tylko z jednego kontynentu, kontynentu afrykańskiego. Dodatkowym atutem jest prezentacja zwierząt, które również nigdzie indziej w naszym kraju nie występują, czyli manaty. Wrocławskie Zoo to najstarszy ogród zoologiczny w Polsce, ma też najbogatszą kolekcję zwierząt, w tym momencie to 1100 gatunków i 13 tysięcy osobników. Zwierzętami opiekuje się około 90 opiekunów. Wow! Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj w największym centrum wody w Polsce, czy też w Europie, tak? No, jednym w ogóle z nielicznych w Europie. Jesteśmy w Hydropolis, Centrum Wiedzy o Wodzie, jedynym takim miejscu w Polsce. Jest to interaktywna wystawa przekazująca informacje na temat substancji życia, zarówno te związane chociażby z produkcją wody i sposobem oczyszczania ścieków, właśnie znajdujemy się w strefie Miasto i Woda, które o tym opowiada, ale także możemy się dowiedzieć w Hydropolis, ile wody każdy z nas posiada w swoim organizmie, w jakim procencie z wody złożone są ludzkie kości na przykład. Za każdym razem, kiedy odbywają się jakieś eventy związane tematycznie z wodą, Hydropolis bierze w tym udział i wykorzystuje to do promowania informacji na temat wody, tego jak woda jest ważna nie tylko z punktu widzenia pojedynczego człowieka, ale także funkcjonowania całej planety, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że no, bez wody nie ma w ogóle życia na naszej planecie. Znajdujemy się w Kolejkowie, jest to największa makieta kolejowa w Polsce. Ja jestem Żaneta, jestem tutaj przewodnikiem, oprowadzaczem wycieczek, także w tym momencie będę mogła pokazać różnego rodzaju scenki, które tutaj się znajdują. Kolejkowiec ma różnego rodzaju zagadki, nie tylko dzieci, tylko również dla dorosłych. Szukamy kotów, szukamy psów, szukamy krasnali, bo na rynku wrocławskim w naszym Kolejkowie ukryło się nie 400, ale 14 małych krasnoludków. Możemy zobaczyć dworzec w Karpaczu, który w rzeczywistości już jest nieczynny. Tam jest teraz Muzeum Zabawek, ale u nas w Kolejkowie oczywiście pociąg przyjeżdża i staje na stacji. Także różnorodność tutaj jest i rzeczywistości, i prawdziwości.